Stój, rozdaję właśnie bardzo ładnego noża i może być twój. Wystarczy, że wejdziesz przez link w opisie albo użyjesz kodu FIACO na CSGO Skinsie i wpłacisz z nim 15 zł, wtedy automatycznie bierzesz udział w konkurcie. Polecam się spieszyć, bo nie będzie trwał wieczność. Hej, cześć, siemanko, panie i panowie, na samym starcie staw łapkę w górę i dzisiaj również będzie giveaway. Oczywiście, że tak, giveaway na CSGO Skinsie mamy oraz dzisiaj piszesz pomysł na battle za plus minus 10 tysięcy złotych, zostawiasz łapkę w górę pod tym filmem, subujesz kanał i do wygrania jest dla ciebie Paysafe albo Blik albo skin o wartości plus minus 50 zł, więc zachęcam do brania udziału. A my już oczywiście przechodzimy do CSGO Skinsa, czyli stronie, na której się będziemy bawić. I zwycięzca z poprzedniego filmu jest PDanzer, który napisał stosunkowo niedawno temu komentarz, więc akurat miał tutaj fartaż, nie nagrywałem tylko godziny wcześniej, ale stworzył bardzo fajną battle. Tylko minus taki, że pan zapomniał, że można maksymalnie 20 skrzynek dodać. W wyniku czego, no już tutaj ten limit został przekroczony. I coś, na co należy zwrócić uwagę, to to, że dodał 10 z Essential Case. Ja je tutaj musiałem zastąpić i zamiast dodać ich 10, muszę dać jedną i dodać jeszcze te slotery, które on tutaj prosił, dlatego, bo sobie właśnie o nich teraz przypomniałem, co trzeba klikam nowa bitwa, dobra. Nieważne, tak się jak jeszcze 4 razy 1% Marble Fate musimy dać, no po prostu tak, no jak widzisz, możesz dać maksymalnie, po prostu jest limit brachu, w związku z czym ja stwierdziłem, że ten Essential Case trochę mnie najmniej ciekawi, więc mam nadzieję, że zrozumiesz. Odpalam ją na standardzie i tam była prośba o bota Rosso i Adriana, jeżeli mnie pamięć nie myli. Rosso oraz Adrian, tak jest, także gratuluję ci, przyjacielu, zgłoś się do mnie koniecznie na Discordzie, a my już oczywiście zaczynamy takową battle i zobaczymy, czy to dzisiaj będzie oddawało, czy nie będzie oddawało. Bitwa na klasyku, na początek zboostowane skrzynie Beast. Ja się bardzo cieszę z tej battle, wygląda ona bardzo pozytywnie, z tego powodu, że mamy tutaj kilka takich skrzynczek, które znam, które lubię, ale mamy też te nowe eventowe skrzynki, które sobie idealnie teraz testujemy, i Glocze Gamma Doppler, to jest to, o co chodziło. Szkoda, że nie Emerald, ale i tak nie będę psioczył, bo jest bardzo, bardzo ładnie, tak? Umówmy się, bardzo close bitwa póki co. No właśnie, chyba że player tu w Factoryniu komuś poleciał za 500 zł, to trochę zmienia sytuację. Jeszcze Hyper Beast tutaj dołożony od tego pana. No i ostatni Beast na buście. Jak widzimy, naprawdę ciekawa skrzynka. I jeszcze jeden gloczek dla mnie. Jeszcze jeden ładny gloczek za 180 dla mnie. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. Póki co jestem drugi w wyścigu, więc tak w porządku. Skrzynia pool, jest to nowa skrzynia eventowa, o kuźwa, ale im fajnie poleciało mi beznadziejnie. Tylko 14 zł z tej skrzyni, kiedy oni trafiają po kilka stówek ładnych. Oj, no mnie ta skrzynia totalnie nie lubi, no zobaczmy, że Rosso na niej zgarnął, jakby na to nie patrzeć, 900 zł. Ja tymczasem dużo mniej. I teraz skrzynie z nożami, no na nich również mocno średnio. 1400 zł tracimy do lidera, co będzie ciężkie, jeszcze jak trafia Karambita Lora, to będzie praktycznie nieosiągalne, no ale no... M9. No jakby to nie był battle scale, jakiś field test, to by to było chociaż te 4000, to już byłoby całkowicie inna gadka. No ale zobaczmy, mamy jeszcze przed nami Royale, tak? Mamy jeszcze te Marble Fade, więc te 3000 jest jakoś tam do nadrobienia. No okej, tysiaczek bliżej, jeszcze niecałe 2000, 2000 i 5 skrzynek przed nami. Rękawice w porządku, za 6 stówek, gonimy, no gonimy, jakby na to nie patrzeć, to jeszcze nie jest aż tak przegrane. 4 skrzynie przed nami, no ale tym Empressem... Nie, 3, jeszcze 3 skrzynie. No ten Empress bardzo nie, no i 3 stówy jeszcze więcej u Rosso. 2100 zł teraz nam brakuje. Wildfire, no chyba że jakiś kozacki stan. Nie jest to kozacki stan, wręcz przeciwnie, bo Wellworn, mój oponent trafia Minimalware'a. I jeszcze Falkiona dorzuca, no to GG's, to GG's w tym momencie. Szkoda, bo liczyłem, że się uda, no chyba że ten 1% Marble Fade w jakiś sposób tutaj oddałoby. Ale nawet nie jeszcze, że ten Marble Fade będzie aż tyle wart, on chyba jakoś 2000 kosztuje. A my tutaj potrzebujemy no tak strzysieknąć, nie? Ale co by nie mówić, bardzo fajną bitwę, przyjacielu, zrobiłeś, jakby na to nie patrzeć. Pomimo, że mi póki co jeszcze nie oddało, bo chyba sobie stworzę taką jeszcze jedną. Takie mam wrażenie, że sobie stworzę. No to umów się, 25 tysięcy złotych z takiej battle. No, to tutaj wskazuje, że fajna battle została zarobiona, więc tworzę ją. I dodam sobie oczywiście teraz właśnie znowu, a jeszcze raz takie samo duo, damy tak zwane do 2 razy sztuka. Rosso oraz Adrian znowu tutaj wchodzą do oktagonu, znam się do jakiego oktagonu, co ja w ogóle gadam. Tak czy siak, lecimy z tym koksem, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i suba i pisać komentarz, bo warto. I Prince Team na samym początku, Prince Team, Battle Skate.
Dlaczego akurat musiał to być Bartsked? No faktycznie już by nas bardzo ładnie ustawił. Jaguar tutaj ładny i face gloczek u Adriana. 700 zł na naszym koncie. Princeton kolejny, dobrze by był lepszy niż Bartsked? Znowu Bartsked, dobra. Nie będę narzekał, bo ten Beast na buście kosztuje 250 zł. Patrzcie, jaki jest ten Mister, sobie najedziecie i wam pokazuje, jaki jest najlepszy drop z tej skrzyni. No, w teorii jest tu szansa na Dragon Lore'a, no ale umówmy się. Może być ciężkawo z nim. Uuu, face jedynka, teraz taki gamma doble. Co się z tym obrazkiem stało? Okej, nie mam pytań. To jest niby tu i tu jest face 1, czy jestem jakiś dziwny? Okej, no dobra, no lepszy stan, ale że to tak wygląda? Dobra, mniejsza o to, no nie będziemy się już przetoczą miniaturkę, tak? Umówmy się, dobra, lecimy dalej. I te noże, dobra, to może być ładny slotek. 1300 zł, no tutaj lepiej tylko ten Huntsman u Adriana. Kolejny Huntsman na moim koncie, Autotronic tym razem za 900. No ciekawe, bo on akurat najtańszy. Niestety Battle Scratch, tak, jeszcze Slaughter bardzo ładny tutaj będzie dorzucony. Parakot. Rosso wychodzi na prowadzenie tą lojką w Battle Scratch? Naprawdę? Kuźwa, ale to jest close. To jest close, to jest zaledwie 200 zł różnicy. Liczę, że to jeszcze właśnie te skrzynki Royal dadzą, bo na Marble Fighter to mnie liczył, ale na Royala liczę jak najbardziej. Na Royala liczę jak najbardziej. To chciałem powiedzieć. Let's go! Huntsman Slotę! Huntsman Slotę, półtora koła i wychodzimy na prowadzenie. Jest 800 przewagi. Mam nadzieję, że się utrzyma jak najdłużej. I jeszcze dokładam bardzo ładne rękawice za 830 zł? Naprawdę? Naprawdę? Ja oczekuję, że one z wakowe będą kosztowały. Bajonet u Adriana. Mam nadzieję, że on nas tym nie wyprzedzi. Wyprzedza nas, co tu się dzieje? Czemu to nagle Adrian wraca do rozgrywki? Ja pierdzielę para kołetłosco, nie? To jest 500, no błagam! 600, dobra. Jest, let's go, parakot u mnie, let's go, teraz ja wychodzę na prowadzenie. I błagam, żeby z tych pieprzonych skrzynek nic nie oddało. Żeby nic nie oddało, błagam. Nawet Wildfire tu nie może polić AWP. Naprawdę. A ty, no ten Asimov może jeszcze by mógł, ten Asimov może. Okej, no dobra, chyba że mi, ale im nie, błagam. Nawet jak ten Bowie komuś poleci, to ja naprawdę przeklę tą skrzynkę raz porządnie. Mamy to. Zganiamy to, będzie 27 koła. To będzie 27 koła, nawet 28 tysięcy złotych. Widzu, zarąbistą bitwę stworzyłeś. Dziękuję ci serdecznie. No i ci jest potężny zarobek. Potężny zarobek, przyjacielu. 32 koła u mnie, zaczynając z 20. Także 12 tysięcy na plus. I to mi się podoba, tak trzeba właśnie żyć. O, jakieś tutaj wyszukiwanie zostało dodane, ciekawie. Otworzymy sobie pull case'a. Weźmiemy sobie go, zboostujemy z kurczybyka. 420 zł. Szansa nawet na Karambita Fejda. Ale kill confirm, też nie będę psioczył. Też fajny, o tak, ile takie coś? A no, 214. Myślałem, że coś tutaj pozytywnie będzie, a dobra, 13 zwalniamy. 1300 zł z takowym jednym kliknięciem. I liczę na good knife'a, zatrzyma się, mam jeszcze good knife'a. Emeczkę Asimov, ej, to będzie fajny drop. 1500 zł, 240 na plus. Let's go, przyjacielu. O to chodziło. Ojejku, teraz jest wylew stulecia. Teraz będzie potężny wylew. No niedobrze, w ogóle śmieszne jest to, że mamy praktycznie 1% na Poseidona. Wiecie, Poseidon to jest normalnie legendarny skin. A 1%? Okej, okay, na tym buście to brzmi naprawdę ciekawie. Kolejny guzik wkładam w nasze ręce. Dlatego guzika swoją drogą mamy 3%, nie jest on boostowany kompletnie. Na, jakby wiecie, przez boosta. No, rozumiecie o co chodzi, rozumiecie oczywiście. Uuu, what the fuck, AWP Fate! AWP Fate, let's go, kolejny zajebisty do... Ej, zajebisty, 6 koła za tą AWP. Ej, ja w ogóle jej nie wychwyciłem jako taka, byłem przekonany, że to jest jakaś taka awupka, wiecie. Nie, że Wildfire, ale mówię coś takiego ten. Coś niesamowitego, patrzę na cenę i nie dowierzę. Dobra, jeszcze awupa fej dołożona. Ej, no cię jest rozjazd potężny, to mi się podoba, drogi widzu. O to chodziło, weźmiemy sobie jeszcze gemstone, otworzymy na buście. Bo wiecie, to 3300 z jednym kliknięciem. Ale dzisiaj sobie mogę pozwolić, tak? Dzisiaj to akurat mogę. Gamma Doppler, błagam, żeby nie ta nawaja. Gamma Doppler, przetulika się, okej. 3600, więc jeszcze 300 na plus. Milusio, fajniusio. No wolałbym tego Bowiego i będzie Bowie, okej, okay. Ej, dzisiaj słuchaj, dzisiaj że 2100, no szału nie ma, ale no lepiej to niż ta nawaja byłaby z 1500 warta. M9, błagam, nie ten głód, błagam. No i teraz mnie pokarało 500 zł, zatwarcie za 3,5, no nie jest, nie brzmi to ciekawie. No ten karambicik to byłoby niebyle co, ale wiedziałem, że niestety przeleci, obok jeszcze Emerald, no. Mogło być tak ładnie, jedno w lewo, jedno w prawo, no ale niestety ten gucik dla nas. Shadowki, no one z 1200 kosztują, jak dobrze pamiętam, coś takiego. 1100 już, ajajajajajajaj. Karamba. Gamma Doppler face jedynka. Błagam. Dobra, ostatni raz to klikam. Tysiaka oddało, ostatni raz to klikam. Mam nadzieję, że teraz to będzie szczęśliwy raz. I będziemy mieli... Nie, coś tak nie może skończyć. To się przecież tak nie może skończyć. Nie skończymy tego nawajem, no kuźwa bez jaj, tak? Ostatni raz. Okej, Gamma Doppler Emeraldy. Gamma Doppler Emeraldy to będzie więcej niż 3100. No ale na zero jesteśmy, tak? Dobra, sprzedaję to w pizdiet. Jesteśmy dzisiaj naprawdę fajnie zarobieni, jakby na to nie patrzeć. To mi się podoba.
No troszeczkę teraz przechulałeś na tą skrzynkę. Niestety, nie będę ukrywał, nie miało się aż tak potoczyć. Czy ktoś tu stworzył coś przyjemnego? Póki co nie. Jest teraz promocja, jak mogliście zobaczyć, promocja, event. Że dostajemy 5 z lepszą nagrodę, jak się przegra z Emily. Więc wezwam Emily tutaj na pojedynek i wezmę sobie teraz, zrobię 3% rubi, ametyst. Weźmiemy sobie boostedy, zrobimy, co? Boosted to, boosted to i boosted to. 7000 zł, 1 na 1 underdog, bo wcześniej wygrałem, to teraz ten. I oczywiście poczekam te kilka sekund, bo może jest jakiś wariat na stronie, którego serdecznie zapraszam. Tak czy jak chcesz dać szansę swojemu szczęściu, klikasz sobie kończę tutaj w plusik. A następnie wciąż oczywiście tutaj kodzik Fiako, który daje ci 10% bonusu do depozytu oraz 2 zł i 10 grosz na stałe tutaj na CSGO skinsie. Więc zachęcam się przynajmniej zainteresować, bo jeżeli jesteś pełnoletni, a musisz być pełnoletni, żeby tu grać, no to według mnie warto o tym, warto po prostu o tym wiedzieć, tak? Są takie rzeczy. Bot Emily dodajmy sobie i oczywiście pamiętajcie, że również na CSGO skinsie co 24 godziny totalnie za friko, bez płacenia możecie sobie dostać darmową skrzynkę, z której lecą naprawdę ciekawe przedmioty. Good Night Lore tymczasem u Emily. Paracord, ale te fejdy mogą być fajne. 1100, dobra, jestem dalej na prowadzeniu. No ciekawe, czy z tej skrzyni coś by tutaj mogłeś polecieć. Good Night, o kuźwa, no nie gadaj. No nie gadaj, ten Good Night mnie przytasował, ale 5500? Mega średnio dał, dobra, skopiuję sobie jeszcze. Underdog. No, jak tego nie wygramy, to będziemy na minusie. A było dzisiaj wygranko potężne, nie? Wygranko było dzisiaj potężne. Także musimy teraz, no nie? Fajnie jakby Emil tutaj z jakimś karambitem wyskoczyła, coś takiego, byłoby fajnie. Bayonet lore u mnie. Ojojoj. Ojojoj, to może być ciężkie. To może być ciężkie. Klasik. No ten jego stand niedobrze. Emerald! Emerald! Tak jest, bo Emerald to będzie małe to... Dużo będzie warte i 13 tysięcy i mamy plus, pomimo, że już było naprawdę kiepsko, już było naprawdę tak, taka lampka się tu paliła, Houston się tutaj palił, no nie? Ale i tak jest bardzo potężnie, sprzedam sobie tego, bo po co mi to tutaj jest w ogóle jeszcze? Sprzedamy sobie może tego bajoneta jeszcze, no i zarąbiście, dołączajcie do giveaway'a koniecznie, bo warto. Ja sobie jeszcze może zakręcę tym essentialem na koniec, żeby tutaj widz był ukontentowany, że tutaj musiałem go dać mniej w battle, no bo musiałem go dać, no bo po prostu nie mogłem zacząć tej battle, nie? Przekroczyłeś limit, przyjacielu, przeholowałeś, ale ja sobie jeszcze pozwolę otworzyć, bo w sumie przetestujemy. Okej, na zero. Okej. No to już nie jest takie turbo okej. Więc sobie kliknijmy jeszcze może tutaj z kilka razy. 130, dobra, przyspieszmy to. Tą zabawę. 200. Ups. Okej, to już było pozytywne, to było bardzo miłe. I teraz Huntsman, jakby był blisko, myślę, że mamy Huntsmana. To byłoby dużo milsze doświadczenie dla nas wszystkich. Dobra, ostatnie 3. Raz. Lipa. 2. Lipa. 3. No lipa, nie bójmy się tego powiedzieć. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobało i widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się, strzała!